No. No właśnie. LOL? Lód uderzył od TNT i TNT nie eksplodowało? To jest dziwne już. Czyżbym zaraz miał 10 życie? Powiedzcie, że tak. Tam jest ścieżka śmierci, ale do niej nie idziemy. Tak jest, 10 życie. I myk wieżyka. I myk wieżyka. Skrzyneczki sobie omijamy slajdzikiem, rzecz jasna. No dobra, może nie do końca, bo jedną zniszczyłem. Znaczy zniszczyłem. Sprawiłem, że się pojawiła. Kurde, żyćko ominąłem. Kraszyka ominąłem. I tutaj, gdybyście skoczyli ścieżkę śmierci, tutaj również byście spadli sobie. Ominiemy sobie i jeżyka, i TNT. I drugiego jeżyka. Dobra, to było ryzyk fizyk, ale się udało. Mamy sukces. Ajajajajaj. To było bolesne starcie. Ale mamy końcówkę, więc... Zdobyliśmy... O nie! Jaką liczbę żeśmy zdobyli? O nie, 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 nie. Ludzie za bardzo będą mieli skojarzenia i za bardzo będą chcieli się popisać swoją ten... Swoim, że tak powiem, kurde. No wiecie, kurde. Swoją kreatywnością. Dobra, który jest jeszcze taki długi poziom? Hanging out jest w miarę krótkim poziomem. Behaving też. Ruination i Dignit. Dobra. Niech będzie Ruination. Wypadło na ten lepszy poziom. I pewnie tutaj też będzie Nitro na samym początku. Tak jak to było w poprzednim poziomie tego typu. Nie, tam jest skrzynka. LOL, to oni pozamieniali. W Ruination mamy skrzynkę, a tam mieliśmy tego. Tam mieliśmy Nitro. I dużo więcej Nitra. Ale tak, pewnie jesteście ciekawi, co to jest za poziom, który nie umożliwia, znaczy uniemożliwia nam zrobienie 100%. W sensie, że przez to nie mamy możliwości zdobycia 100%. Ja wam powiem, co to jest za poziom, jak do niego dojdziemy, rzecz jasna. O, tutaj normalne skrzyki się nagle pojawiły. Z dupy. Tam what the hell? Co to się... Czemu platformy nie ma? Dobra, nie będę w to ingerował. Tak to jest, jak ci się walą przyciski. Animacja śmierci w ogóle jakaś taka skrócona była. Nawet nie było pokazane, jak Crash się do końca fajczy. Ale w sumie wyszedłem na jedno wielkie zero, bo nie mam maski. Dobra, już mam. Ją straciłem. Ała! No, stałem za blisko, zdecydowanie za blisko. No, teraz akurat było. A, myślałem, że żyćko tu będzie schowane. A, tu nie! Twórcy się przechytrzyli. W ogóle sobie dzisiaj chyba
do Ceksa pojadę. Bo wiecie, nie wiem czy słyszeliście, ale moim następnym celem, jeżeli chodzi o w ogóle jakieś konsolki, to jest Nintendo Wii U. Znaczy to jest cel, który może możliwe, że będzie w tym roku, ale chcę jak najwięcej kasy odłożyć, bo jednak mam jeszcze inne cele. Ale jeżeli chodzi o konsolki i w ogóle ten, to Wii U jest moim następnym celem. Czemu nie Switch? No, bo Wii U mnie jakoś sobą przekonało. Po prostu Wii U jest fajną konsolą, moim zdaniem. Nie ukrywam, że Switcha pewnie sobie też kiedyś kupię, ale... Jest dużo gier, które wyszło na Switcha i na Wii U i jakoś, kurde... Nie wiem, nikt nie narzeka. Poza tym, z tego co słyszałem, na przykład taki Super Mario Odyssey wyszedł tylko na Switcha, ale na przykład Breath of the Wild wyszło i na Switcha i na Wii U. Na Wii U, więc w sumie nie będę miał straty, jak tylko sobie kupię to na Wii U. Czemu ja ciągle mam tego Body Slama we łbie? Wyrzuć z siebie tego Body Slama, Pomidor. Dobra. Ale tak, mówię, no to jest mój taki malutki plan, jeśli chodzi o konsolę Wii U. Tym bardziej, że już mam dwie gry kupione. Znaczy, co prawda one są na Wii, ale z tego co wiem, Wii U ma wsteczną kompatybilność, więc tja. A gry jakie mam, to jest The Legend of Zelda. Właśnie, co ja teraz za Zeldę kupiłem? Już nie pamiętam. I Sonica Colors mam. A Sonica Colors dlatego, że na pewno spodziewajcie się Let's Playa z Colors. Bo Colors jest moją ulubioną grą. W sensie, bardzo lubię tę grę, bo oglądałem recenzję, oglądałem fabułę. Jedyne, co mi się trochę nie podoba i co dla mnie jest taką cringe fiestą, to jest trochę humor w Colors. Że tak naprawdę to tam... To są takie... To jest taki typ humoru pokroju, przychodzi baba do lekarza, baba to lekarz, wiecie o co chodzi. W ogóle tutaj dodali więcej tych power boostów, co jest takie zaskakujące, bo nie wiem czy widzieliście, że trochę więcej ich było niż powinno być. Tak, zdjąłem okulary póki co, bo chcę, żeby troszkę oczy odpoczęły, bo jednak oczy też... wiecie, no może nie oczy, ale nos mi się... Nos mnie boli po prostu od tego. O, to jest w ogóle zmiana, bo tutaj jest zupełnie inna ten. Patrzcie w ogóle jak to wygląda, patrzcie na teksturę tej ziemi, ona jest zupełnie inna. Szczerze? Mi się nawet chyba bardziej ona podoba niż w finalnej wersji, tak szczerze. Ta ziemia w ogóle lepiej wygląda niż w finalnej wersji, moim zdaniem. Szkoda, że nie dali tej tekstury, bo ona moim zdaniem jest naprawdę lepsza. Ale tak, mówię, problem mam taki, że po prostu... Nie, te okulary nie są za duże, one po prostu... No powodują coś takiego, że potem, jak one tak cały czas siedzą mi na oczach, to potem, wiecie, jest coś takiego, że czuję, jakby one mnie ściskały dosłownie, nie? Tak mega, mega, mega ściskały. Dobra, uwaga na pszczoły. Bo pszczółki są, że tak powiem, denerwujące. O kurde, ty, pozbyli się sekcji z nitrami. Lel. Bo to było taki, wiecie, stos skrzynek. W sensie, była zielona skrzynka, która pozwalała ci na to, że gdy zaatakowałeś spin atakiem, to wiesz, znikały ci nitra. Chyba, że ją, nie, ja już chyba wcisnąłem ją. Albo ja nie wciskałem? Jezu, nie pamiętam. Autentycznie nie pamiętam, co ja robiłem przed chwilą. Dobra. Żarty na bok, w ogóle wszystko inne na bok, czas na behaving. 20 poziom. Dobra. Trochę oczy odpoczęły, założę okulary, zobaczymy jak to będzie wszystko ten. O, i znowu mamy ziemię, którą przed chwilą widzieliśmy. I teraz ul się powiększył, bo mamy tutaj jeszcze dwa takie pomniejsze ule z miodem. To jest kraina miodem i mlekiem płynąca.
Tak, wiem, że to się mówiło na odwrót w Kubusiu Puchatku, bo to było kraina mlekiem i miodem płynąca, no ale... To jest Crash. Crash nie jest Kubusiem Puchatkiem, okej? Ale tutaj życie jak zostało, tak zostało. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem, kurde. Myślałem, że zdążę szybko się przedostać do tego totemu. Ty, co ja zrobiłem takiego? Ja ich tak w ogóle zaatakowałem, jakiś... Co? Co ten Crash odwalił tutaj? A, on nie robi tak, że on stoi w miejscu, tylko w trakcie tego. On tak wlatuje w tą ziemię. Ej, to jest fajne w sumie. Patrzcie na to. Widzicie? On sobie tak wlatuje w to. Kiszę, zginąłem, ale to jest... Ty, naprawdę. Fajna animacja. Czemu oni tego nie dodali w finalnej wersji? Że Crash tak właśnie wlatuje. Że to jest takie bardziej realistyczne niż to, co mamy oryginalnie. LOL. Ale Naughty Dog trochę pogorszyło ten... Crasha pod tym względem. Aha. Wskazówka, nie wchodź w ziemię, bo za cię pszczoły zaatakują. O kurde. Ale beka. Jestem pod ziemią. Haha, nie dorwiecie mnie. What? Ej, co tu się stało? Co to było? To niezłe, kurde, beta ma też glitche. Śmieszne nawet, przyznam. Nawet chyba lepsze to jest glitch niż w tym, w Crashu... jedynce. Dobra, teraz przeskoczyłem normalnie, już możemy normalnie ten... W ogóle to Nitro to jest atrapa, ale raczej zauważyliście to po owocach Wumpa, no bo... Co za normalny człowiek by wstawił owoce Wumpa... Mimo, że by wiedział, że Nitro jest wybuchające. O nie, ja przed checkpointem zginę najgorzej! Dobra, wiecie co, będziemy... sobie spotkamy się przy checkpointie. A więc to Nitro nie jest atrapą. Ciekawe. Dobra, mamy checkpoint. Ajajaj, to bolało. Zwłaszcza Crasha. Crash ma delikatne serce. Jego bolą takie rzeczy. Dobra. O, dokładnie tak. Trzeba było to tak zrobić. A, dobra, jest tutaj ta skrzynka z Nitro. Zapomniałem, że to przecież chodziło o ten poziom. A nie o tamten, o którym wspominałem wam. O lol, pszczoły tu przyleciały. Bo ja wiecie, ja pomyliłem tego, Dignit z tym. Z Behaving. Czekaj, Behaving? Haven. O kurde, ten poziom się nazywa Behaven.
On wcześniej się nazywał przecież Behaving, znaczy w finale wersji. Lol, ten poziom ma 100 skrzynek, Jezus Maria. Chyba tyle miał w oryginale, co nie? Albo miał chyba mniej trochę w oryginale. Nie pamiętam, ile miał w oryginale ten poziom. Bo zawsze go robiłem na 100%, dlatego też nie pamiętam. Dobra. Profesor Michał znowu znika. I czas na Hanging Out. I to jest ostatni poziom kanałowy. Już nie będzie tych poziomów, jeżeli chodzi o Crasha 2. I beta, i finalna wersja, rzecz jasna. Mam 6 żyć, muszę uważać, naprawdę. Bo to się naprawdę wszystko skończy moją śmiercią. Ten koleś też jakieś dziwne odgłosy wydaje. Jakby chciał, a nie mógł. Sorki, że ja tak teraz nic nie mówię, ale kurde, nie wiem szczerze, co mogę jeszcze powiedzieć, tak wam powiem szczerze. Pomidor nie wie, co ma powiedzieć. No bo tak serio nie wiem, co mogę tutaj zaczepić za temat na chwilę obecną. Na razie wszystko wygląda tak, jak wygląda, powiedzmy, w finale wersji, z małymi zmianami. Że niektóre soundtracki brzmią inaczej, w ogóle inaczej niektóre rzeczy wyglądają. Więc póki co nie mam jakby żadnego punktu zaczepienia, jeżeli chodzi o Crasha 2 Beta. Ani też nie mam za bardzo takich luźnych tematów na pogawędkę. No może poza tym, że właśnie tak jak wspominałem, dzisiaj do Ceksa jadę i do galerii. Bo muszę dzisiaj parę rzeczy, spraw pozałatwiać. I popatrzeć sobie, czy jakieś gierki są na przecenie, bo mamy lato, no to raczej jakieś letnie przeceny będą. W sklepach na pewno też będą, ale chodzi mi o PSN-a na przykład, albo... Znaczy, tfu, wróć. W PSN-ach na pewno będą przeceny, ale mi chodzi o takie sklepy jak, nie wiem, MediaMarkt czy tam Euro AGD. Wiecie, o co chodzi. I może popatrzę sobie na jakąś kamerkę, bo bardzo bym chciał sobie nową kamerkę do nagrywania kupić, bo... Wiecie, chodzi mi o nagrywanie, jak będę nagrywał z konsol PS3 czy PS4, no bo nie będę ukrywał, ale gdybym nagrywał kamerkę z OBS-a, to troszeczkę bym przeciążał procesor, a mi chodzi na jakąś taką osobną kamerkę. Taką, gdzie bym mógł jakby zapisywać sobie nagrania i potem wrzucać je na kompa kablem USB i jakoś montować w Vegasie. W Sony Vegasie, bo muszę podkreślić Sony, bo mój piesio ma na imię Vegas. Imię dawała moja siostra, jakby co. Dobra. Crash se tutaj niech tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy. W ogóle to białe, co się pojawia często, to jest od mojego green screena, jakby co. Bo mój green screen czasami nie wyrabia. Nie wiem, czemu on tak odwala. Ma takie swoje ciche dni, że raz jest niebieski, w sensie zielony, raz jest biały. No i dobra, zaczynamy konfrontację z Engine'em. Ominęliśmy w ogóle cutscenkę, co jest cool, rzecz jasna. I dawaj mnie tutaj, kurde, Engine'a. Czy mi się wydaje, czy te lasery w ogóle nie mają odgłosu swojego? W sensie nie mają w ogóle dźwięku. Że to wszystko jest tak jakby okraszone muzyką. I w ogóle nie ma animacji niszczenia się tej łapy, lol.
Czyli na dobrą sprawę nie wiem, czy w tym momencie mu jakiekolwiek zadaje obrażenia. To jest trochę bez sensu. I teraz oczywiście rakietki. O, to tak samo jest z tymi rakietkami, że po prostu nigdy nie wiadomo bo one niby we wszystkie pola trafiają. Tego się pozbyli oczywiście w finalnej wersji. I też nie wiadomo w ogóle jak wygląda cień tych rakietek, bo nawet nie wiem czy one mnie w tym momencie będą atakować czy nie. Na przykład widzicie. Tutaj muszę tak na oko bardzo grać. Dobra, mamy... On ma już ostatnie życie. Jakby co, zdjęcie bossa w ogóle nie zmieniło się. Jest takie samo jak w wersji beta. I on nie ma tego guziczka! Ej, teraz to zauważyłem! Kumacie to, że on tego guziczka nie ma? Zauważyliście to? Ej, on w ogóle ma tylko ten. To on jest łatwiejszy w ogóle w becie. Tak szczerze. Kurde, zginąłem. Fuck.